rodziny, przyjaciół, ale myślę, że ten przede wszystkim gromadzi miłośników, sympatyków twórczości pana Jerzego. Człowieka w ogromnym sercu, ale też niesamowicie ciepłym. Ja przede wszystkim przez tą jego, ten charakter, który przejawiał się właśnie tym tą niesamowicie ciepłym, sympatycznym nastawieniem do życia, ale także i sympatią do swojego miasta, gdzie naprawdę żył bardzo krótko, bo tam się urodził i zaledwie kiedy miał kilka lat stamtąd wyjechał, ale zawsze z sympatią wspominał to miasto. Nasze rozmowy, które miały miejsce po kilka razy w roku, zawsze sprowadzały się do jednego. Do tego, jak tęskni za Jasłem, do tego, że o nim pamięta, ale pamiętał też o młodych ludziach, którzy dzięki stypendium, które im przyznawał, mogli podnosić swoje umiejętności. Serdecznie panu Jerzemu za to dziękujemy. A w pamięci Jaślan pozostanie nie tylko jako ten niesamowicie sympatyczny człowiek, ale też zostanie przy okazji koncertów, wydarzeń, które mają co roku miejsce, Jasielskie Jasmaty, którego od lat już był patronem. Zapraszamy muzyków, którzy tutaj też dzisiaj występowali, byli w Jaśle. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli możliwość ich gościć po to, aby przede wszystkim wspominać właśnie postać pana Jerzego.